Witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku serii Numerologiczny Świat Agiatis i dzisiaj porozmawiam z Wami troszeczkę o wibracji numerologicznej 7. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o siódemkach, a właściwie ja porozmawiam, a Wy posłuchacie, jeśli macie na to ochotę i w komentarzach bardzo chętnie przeczytam, jak Wy się do tego odnosicie. Pamiętajcie też o tym, że numerologiczna siódemka z 34, z 25, z 43, z 52 to będą troszkę inaczej wibrowały. I teraz tak, 34 wibracja z drogi życia, bardzo często są to osoby, które mogą marnować swoje talenty. A te osoby potrzebują wsparcia emocjonalnego i popchnięcia do przodu, gdzie będą chwalone, że robią dobrą robotę. Te osoby muszą być klepane po ramieniu i pchane do przodu, bo w innym wypadku zatrzymają się. A szkoda, bo mają naprawdę dużo do zaoferowania. Siódemki numerologiczne mówi się, że to są mistyczne liczby, magiczne, że to są osoby, które idą w sferę duchową, rozwój duchowy, ezoterykę. Tak, co i owszem. Ale każda składowa będzie troszeczkę w inną stronę nas popychała. Siódemka numerologiczna to są bardzo trudne osoby do życia na co dzień. Są osoby emocjonalnie pozamykane. Jeśli się z kimś przyjaźnią, to jest 1+1. Jeżeli ta osoba, która gdzieś tam będzie chciała przyciągnąć jeszcze kolejną osobą, będzie w składzie 3, to dla siódemki bardzo często to już jest tłok. Bardzo często też to siódemki muszą się do czegoś zabrać. I teraz tak. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, siódemka numerologiczna z drogi życia. Bardzo dobrze nienormowany czas pracy, bo ta osoba bardzo źle znosi krytykę. I co to oznacza? To znaczy, że nie powinna pracować pod kimś, kto nie wie, jak gospodarować zasobem ludzkim, czyli nieodpowiedzialny szef. To ta siódemka bardzo często porzuci to, będzie porzucała tą pracę, będzie szukała innej pracy i będzie szukała swojego miejsca na ziemi. I bardzo często siódemka powinna pracować na swoich własnych zasadach. Nie do końca pójdzie to w historię zakładania działalności gospodarczej, chyba że ma kogoś, kto ją kieruje, poprowadzi, bo siódemka to też jest rydwan, a rydwan bardzo często mówi o tym, że wycofujemy się jakby w miejsce drugie, czyli w czyimś cieniu, ale ktoś inny bierze za to odpowiedzialność. Siódemka bardzo dobrą robotę zrobi, jeśli się jej zaufa, jeśli pozwolimy jej działać po swojemu, owszem, ale jeżeli chodzi o kwestie, nazwijmy to papierologiczne, może tutaj być problem. W każdym razie ja zauważyłam przy osobach z wibracją 7 z 34, że mają z tym ogromny problem, jeżeli chodzi o sprawy urzędowe. Siódemki numerologiczne powinny uważać na to, co podpisują, bo bardzo często mogą zgodzić się na więcej niż powinna, a później tego żałują, czyli umowy jakieś lojalnościowe, czy też kwestie żyrantów. Siódemki zwłaszcza powinny na to uważać. Przy siódemkach bardzo często pojawiają się jakieś sprawy administracyjno-urzędowe. Chcą, nie chcą, to się gdzieś tam przy nich plącze, jeżeli właśnie godzą się na więcej niż powinny, wbrew sobie. Siódemki mają doskonałą intuicję, powinny nauczyć się jej słuchać, bo jeżeli nie, no to robią sobie krzywdę. Również siódemka może nosić w sobie coś takiego jak uczucie déjà vu. Widziałem, słyszałam, mam wrażenie, że to już było i tak rzeczywiście jest. Siódemki bardzo często idą w ezoterykę, ale też nie tylko, jasnowidzenie również. Ale tak jak mówię, nie każda składowa będzie się wibrowała w ten sam sposób. Jeżeli chodzi o kwestie związkowe, numerologiczne siódemki. Jak to się mówi, to jest wibracja niezwiązkowa i jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o numerologiczne siódemki, mogą przechodzić przez trudne związki, owszem, zwłaszcza kobiety, i układać sobie życie z nieodpowiednimi osobami przy boku. Mogą też chcieć szukać ideałów na zasadzie, że temu brakuje to, tamtemu tamto i tak dalej, i tak dalej. Ale też ważne jest to, żeby te siódemki znalazły dla siebie kogoś, kto nie jest narwany, bo siódemka to jest taka chodząca bomba atomowa. Nie wiadomo, kiedy wybuchnie, nie wiadomo, kiedy coś ją wkurzy, ale za chwilę jej przechodzi. Siódemki numerologiczne mają wszystko w jednym worku. Z drogi życia
bo z klucza wcielenia to się inaczej wibruje, ale za chwilkę o tym opowiem. Siódemka potrafi się wkurzyć, wybuchnąć, a za chwilę tematu nie ma. No było, minęło i tyle. Ale jeżeli ktoś siódemce wyrządzi krzywdę, to ona o tym nie zapomni. Będzie oczekiwała odpowiedniego momentu, aby może nie tyle co odgryźć się, ale pokazać, że ta osoba nie miała racji, tak? Siódemki numerologiczne nie znoszą kłamstwa. Bardzo często nie wybaczają zdrady, nie zapominają zdrady. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, na pewno. Jeżeli chodzi o kwestie związkowe, to różnie z tym bywa, bo siódemka numerologiczna ma tendencję ze skrajności w skrajność. Albo godzę się na zbyt wiele i wtedy pozwalam, żeby dosłownie mi ktoś wszedł na głowę, albo gdy ma to przepracowane, może chcieć być w związku, w którym ona tupie nogą, tak? Na tej zasadzie, czy też on tupie nogą. Mężczyźni zazwyczaj z siódemki numerologicznej są bardzo agresywni, werbalnie również. Zatem na to należałoby, drodzy panowie, zwrócić uwagę. Ja nie mówię, że wszyscy, bo te składowe ma znaczenia. Zatem siódemka z drogi życia. Intuicja, sfera duchowa, mistycyzm. Są to osoby, które dociekają prawdy, a one po nitce do kłębka, ich się nie zbyje. Ona i tak wróci. Nie drzwiami, to oknem, ale wróci. Będzie miętosiła temat, miętosiła dosłownie do znudzenia. A siódemki numerologiczne mają też taką tendencję, że jak wyjeżdżają na urlop, to one jeszcze jednego dnia potrzebują wolnego, żeby wypocząć po tym urlopie, żeby pójść do pracy. Te siódemki numerologiczne, jeśli pracują, to dają z siebie 200%, ale jeśli nie chcą czegoś zrobić, to będą wymyślać co tylko, żeby tego nie zrobić. Zatem tak to wygląda. Związkowo są, jak już wspomniałam, trudnymi osobami. Warto jest też dobierać do siebie osoby raczej o łagodniejszym usposobieniu, ale wiedzące, czego chcą. To jest najlepsze tutaj dla nich. I w moim przypadku do siódemki sprawdziła się jedynka, tak? Czyli nie dość, że związek, to jeszcze wspólny biznes. Zatem to mogę wam potwierdzić, u mnie się to sprawdziło. I teraz tak, siódemki z klucza wcielenia. Klucz wcielenia to jest dzień i miesiąc dodany, i jeżeli macie po zredukowaniu 7 mistrzowskich, takich jak właśnie 11, 22, 33, nie dodajemy, to tak zostawiamy, tak? No ale jeśli jest tutaj ta siódemeczka z klucza wcielenia. W przypadku kobiet to, co ja zaobserwowałam, to, co ja zauważyłam, kobiety w tym, że w tychże historiach boją się być sam. Bardzo często przechodzą związek w związek, ale to nie oznacza, że one zdradzają. To one z obawy bycia samotnej wolą się wcześniej wymiksować, bo tu już się coś nie udaje i idą w to nowe. Bardzo często godzą się na więcej niż powinny. Są w trudnych związkach, bo boję się, że zostanę sama, boję się samotności. Bardzo często w historiach zawodowych pozwalają sobie wchodzić na głowę. No właśnie, siódemka z drugiej życia sobie na to bardzo często nie pozwoli, ale musi uważać na to, co podpisuje, bo wtedy może sobie strzelić w kolano, a siódemka znowu z klucza wcielenia. Jest to osoba, która bardzo często ma problemy w historiach zawodowych i też zwróci uwagę na składową, bo to też ma znaczenie. Zatem tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kwestię siódemki z klucza wcielenia i mam taki osobisty przykład, siódemka z klucza wcielenia, jedynka z drogi życia, są to osoby, które mają nosa do biznesów. Są to osoby, które wiedzą, jak komuś pomóc, niekoniecznie sobie, ale są to też osoby, które świetnie rozwiną czyjś biznes. Na zasadzie takiej, że ktoś gdzieś coś tam tworzył, a wcześniej jakby nie wie, jak to rozwinąć. Umie jakby tym osobom pomóc. Jak najbardziej zawodowo świetnie sobie radzą. Mężczyźni z siódemki z klucza, a zobaczcie, jak kobiety, zupełnie inaczej, prawda? Zatem jeżeli ja potrafię rozgraniczyć te wibracje w skali mężczyzn, w skali kobiet, to to robię. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związkowe, siódemka numerologiczna z klucza wcielenia, bardzo podobnie wibruje się to, jak w przypadku kobiet, jak w przypadku z drogi życia, ale siódemka numerologiczna, siódemka z klucza wcielenia bardzo często
robi również coś takiego, że się oddala od swojej partnerki, ale jeśli ta partnerka będzie za nim biegała, to on będzie jeszcze bardziej uciekał. Siódemka musi gonić króliczka. Dosłownie tak. W przypadku mężczyzn, jeśli kobieta za bardzo się stara, to on ją olewa. Dosłownie tak. Także jeżeli drugie panie macie panów z numerologiczną wibracją 7, czy też z klucza wcielenia, to warto właśnie tutaj zwrócić uwagę na to, czy za bardzo się nie staracie. Nie mówię, że macie ich olewać, absolutnie nie. Im trzeba dać czas na przemyślenia. I co jest jeszcze z siódemką numerologiczną, to jest to, że ona jeśli nie chce mówić, to nie będzie mówić. Nie należy naciskać. Siódemki numerologiczne bardzo często są to osoby, które świetnie sprawdzają się w relacjach na odległość przez pierwszą fazę. Czyli na przykład fajnie jak jest facet, pstryk, tak, jest, ale też jakby nudzę się i jakby wyjechał, muszę zatęsknić, albo ona gdzieś tam wyjeżdża, muszę zatęsknić i takie są historie. Ja nie mówię, że to jest złe. Ja nie mówię, że to małżeństwo, czy też ta relacja musi być ciągle na jakby historiach wyjazdowych, bo też nie. Ale siódemka musi docenić to, kogo ma przy sobie. Bo jeżeli nie będzie miała tego docenienia, to może pobłądzić. Bardzo często tak to wygląda. No cóż jeszcze, mężczyźni bardzo często, tak jak wspomniałam, są agresywni w słowie i w kwestiach werbalnych. Kobiety również bywają, jak najbardziej, bo one jak powiedzą coś, to wpięte przysłowiowe idzie, tak to wygląda. Zatem, jeżeli chodzi o kwestie zawodów przy siódemce numerologicznej, tak, czy też osoby, które są urodzone dnia siódmego, jak mówiłam, niekonwencjonalne zawody, to są właśnie osoby, które idą w ezoterykę, to są osoby, które będą potrafiły przekazać komuś wiedzę jak najbardziej. To są te historie. Mężczyźni zwłaszcza mają nosa do biznesu, już jakby gdzieś ktoś coś zaczął, a oni to rozkręcą. Taką ja mam tutaj jakby historię, ja to widzę, mam to naocznie jakby i osoby, które gdzieś tam zechciały mi dać feedback, to wiem, że tak się realizuje. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt chaotyczne. Powiem szczerze, że troszkę spontanicznie nagrywam ten filmik z racji tego, iż nie było mnie kilka dni, a nie chciałabym Was zostawić bez niczego, a na tyle jakby znam te siódemki numerologiczne, że mam wrażenie, te informacje są dla Was czytelne, przejrzyste i będziecie wiedzieli, jak się poruszać. Pamiętajcie, siódemek nie krytykujemy nigdy publicznie. Chwalimy publicznie, krytykujemy tylko w cztery oczy. Siódemki sprytem, sposobem, nie nakazami, zakazami, bo im bardziej będziemy je ograniczyć, tym bardziej one się będą chciały wyswobodzić. Troszkę jak piątki. Ja w ogóle będę Wam opowiadała o wszystkich wibracjach z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia i jak to się ma. A również usłyszałam od Was taką historię, żeby zwrócić uwagę na aspekt również znaku zodiaku. Bardzo ciekawe porównanie, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Również na to będę zerkać i ja. A jak Wy się odnosicie do tego? Jak Wy to widzicie? Dajcie mi koniecznie znać. Ściskam Was bardzo mocno. Całuję, papa i do następnego razu.